Hej, witajcie w kolejnym filmiku. Ja dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców miesiąca marca. Dawno na moim kanale było ulubieńców, bo ostatni ulubieńcy, jak się pojawili, to byli ulubieńcy roku 2015. Z tego powodu, że po prostu ja nie kupuję jakby ogromnej ilości kosmetyków, nie kupuję wszystkiego, co mi się rzuci w oczy, chociaż chciałabym. No ale marzec się kończy i w końcu czas wygrzebać jakieś kosmetyki, które były moimi ulubionymi. Powiem Wam szczerze, że to nie było dla mnie trudne, ponieważ jest kilka takich parówek. Myślę, że niektóre z nich na pewno już znacie, bo to nie są żadne super ekstra nowości. To są po prostu rzeczy, które u mnie się bardzo sprawdziły, które bardzo polubiłam, dlatego zapraszam Was na dalszą część filmiku. Zacznę może od odmiany rzeczy do włosów. I pierwszą rzeczą, którą po prostu uratowała moje życie i moje włosy, to był Tangle Teaser. Na pewno go już bardzo dobrze znacie, bo wiele z Was już go używa. Ja niestety jestem taka, że po prostu nie rzucam się momentalnie na to, co jest nowe, co zaraz się pojawia i co jest po prostu od razu okrzyknięte hitem. Wolę sobie po prostu troszeczkę poczekać i zobaczyć, czy faktycznie to jest takie dobre, jak mówią wszyscy. I w końcu mnie to dopadło i musiałam kupić Tangle Teaser, ponieważ żadna inna szczotka nie jest w stanie rozczesać moich włosów, nieważne czy są mokre, czy są suche, nie ma takich szans. Ja mam włosy, które są grube, gęste i dość sztywne, dość twarde, ciężkie do układania, ciężkie do kręcenia, no i ciężkie oczywiście do rozczesywania. I szczerze mówiąc, kupiłam tą szczotkę, właściwie powiedziałam, a dobra, już nic innego nie zostało, kupię ją, zobaczę, czy jest faktycznie taka świetna. I powiem szczerze, że faktycznie ona jest genialna. Nie wiem czemu, wydaje mi się dlatego, że te włoski są po prostu tutaj, jedne są większe, drugie są mniejsze i to robi jakby nie było całą robotę. Ja tą szczotkę kupiłam w Hebe chyba za 35 zł i póki co jest świetna, używam ją właściwie codziennie, nawet kilka razy dziennie, jeśli jest taka potrzeba. To jest świetny produkt, absolutnie nie jest przereklamowany, spełnia wszystkie swoje obietnice od producenta i rozczesze pewnie każdy rodzaj włosów. Kolejne rzeczy do włosów to są dwie rzeczy z Joanny i to są rzeczy do stylizacji włosów. Pierwszy z nich to jest lakier. Ja akurat mam ekstra mocny, to jest ten czerwony właśnie z 5 kropeczkami. On jest ekstra mocny oraz jest jeszcze pianka, również ekstra mocna, bo tak jak mówiłam wcześniej, moje włosy są po prostu straszne, jeśli chodzi o jakiekolwiek układanie. I te produkty kosztują właściwie chyba poniżej 10 zł każdy. I ja kupiłam je dlatego, że chciałam po prostu cokolwiek spróbować, co moje włosy podniesie u nasady. Dzisiaj niestety nie zastosowałam ani jednego, ani drugiego, bo po prostu nie miałam za bardzo czasu. Ale powiem Wam tyle, że jak na taką cenę to są naprawdę fajne rzeczy. Lakier fajnie utrwala, długo trzyma włosy. Pachnie też dość spoko, nie pachnie tak bardzo chemicznie, jest nawet fajny. Fajne jest to, że po prostu nie ma jakby tej takiej małego jakby atomizera, można tak nazwać, tylko jest po prostu cały jakby tutaj duży atomizer, który się bardzo wygodnie spryskuje włosy. No i pianka pachnie bardzo, ale to bardzo fajnie. Ja stosuję ją na mokre włosy, następnie suszę, oczywiście głową do dołu i jak najbardziej spełnia swoją funkcję. Są to rzeczy, jak powiedziałam wcześniej, poniżej 10 zł, jeśli nie mylę. Jeśli nie 10, to powiedzmy 12-11. Myślę, że to są nie jakieś duże pieniądze, a warto spróbować, bo są to fajne produkty. Przechodzimy do kolorówki. Pierwszą rzeczą na mojej liście jest oczywiście podkład z Mexmo. Ja o tym podkładzie wiem, że on co chwilę wałkuje, ale naprawdę jest bardzo fajny. Ja mam w odcieniu 42, kolejny plus taki, że ma mililitrów 50, nie 30, tak jak standardowy podkład. Odcień jest naprawdę fajny, chociaż dla mnie, jak mówiłam wcześniej, jestem bladziochem, mega bladziochem. On jest troszeczkę dla mnie za ciemny, ale myślę, że niebawem będzie on jak najbardziej w porządku. I ten podkład kosztuje na stronie Mexmo chyba 35 zł, ile się nie mylę, coś takiego. Naprawdę warto, ma pompkę, bardzo fajny podkład, bardzo fajny produkt. Na twarzy utrzymuje się naprawdę długo, fajnie matuje i naprawdę, cóż więcej mogę powiedzieć, jest po prostu świetny. Kolejna rzecz z Mexmo to są te cienie sypkie, mam akurat tutaj jeden z nich, ogólnie mam dwa. Dzisiaj pokażę Wam jeden z nich i to jest taki pyłek delikatnie brokatowy, delikatnie, właśnie nie tak delikatnie, bo mieniące się dość intensywnie. Bardzo fajna konsystencja, piękne kolory. Oni mają kilkanaście lub ponad 20 chyba odcieni na stronie. Zobaczcie sobie koniecznie, naprawdę świetny produkt. Ja robiłam makijaż już z tym pyłkiem, także gdzieś Wam tego podlinkuję. Pozostając jeszcze w temacie oczu, pokażę Wam, jaką używałam bazę w tym miesiącu bardzo namiętnie. I to jest oczywiście baza z Maybelline Cortatu numer 93. Ładnie utrzymuje cienie, podbija kolory i tak fajnie zastyga na powiece i również bardzo fajnie matuje naszą powiekę, a właściwie wyrównuje cały kolor naszej powieki. Nawet jeśli macie jakieś tam żyłki, to ona sobie spokojnie z tym poradzi. I ja tą bazę kupiłam za około 15 zł w Rossmanie, chyba to była jakaś wtedy promocja.
Normalnie kosztuje chyba około 25, ale w drogerii internetowej macie ją za 14-17 zł, myślę, że spokojnie już ją kupicie. I tak jak mówię wcześniej, mam numerek 93 i to jest Creme de Nude. Kolejni ulubieńcy to są ulubieńcy z My Secret i to są dwa cienie. Pierwszy z nich to jest cień w numerku 505 i to jest taki przepiękny beżowy kolor. I to jest kolor, który jest idealny do na przykład tutaj matowienia łuku brwiowego. Ja również mam zrobiony nim makijaż oka. To jest ten jaśniejszy cień, który widzicie właśnie na powiece ruchomej górnej. I to jest po prostu przefantastyczny cień, napigmentowany po prostu bajkowo. Kosztuje chyba około 6 zł, także cena śmieszna, jak za tak bardzo dobrą jakość tego cienia. Drugi cień to jest cień również matowy, to jest numerek 506, czyli zaraz numerek po tamtym. I to jest taki przepiękny brąz. I ja właściwie tak się dzisiaj złożyło, że mam zrobiony makijaż tymi dwoma cieniami. I tak on wygląda, myślę, że prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. One się świetnie ze sobą rozcierają, mają taką fajną konsystencję. Minimalnie się usypują, ale wybaczam, za taką pigmentację, za taką jakość to po prostu nic lepszego chyba nie kupicie z taką pigmentacją, z takim nasyceniem i w takiej oczywiście cenie. Ostatnia rzecz z kolorówki to jest kamuflaż z Catrice i to jest ten Liquid Camouflage. Ja mam w numerku 010, tak, 010 Porcelain. Ten korektor, właściwie kamuflaż, to jest mistrzostwo świata. Jeśli jeszcze go nie macie, a gdzieś go jeszcze dorwiecie, bo jest to ciężkie gdzieś go zlokalizować, właśnie nawet w internecie, bo wszystkie są już wykupione, on kosztuje około 16 chyba złotych, tak, niecałe 16 zł i jest po prostu świetny. To, co on robi z naszą po prostu okolicą pod oczami, jak on pięknie matuje, ukrywa wszystkie niedoskonałości, rozświetla buzię przepięknie. Jeśli jeszcze go nie macie, naprawdę kupcie, bo po prostu to jest coś wspaniałego. Za taką cenę mamy taką jakość, naprawdę niespotykana rzecz. Ja mam jeszcze kamuflaż ten w słoiczku w formie takiej bardziej kremowej, ale ten oczywiście bije go na głowę po prostu 100%. I ostatnia rzecz, i to będzie rzecz do paznokci, a właściwie to będzie lakier Semilac w numerku 057, który mam dzisiaj na paznokciach. To jest przepiękny taki brudny róż padający delikatnie w fiolet. Będzie idealny, myślę, na wiosnę i na lato. Wygląda bardzo ładnie na paznokciach i co jest super, że on ma tyle ładny kolor, że po prostu nie odbija się tak bardzo na paznokciach, kiedy macie odrost. Ja miałam go na paznokciach 2 tygodnie, a właściwie to jest już taki, to jest już mój czas po prostu ściągania hybryd i robienia nowych, bo odrost jest mega widoczny, a przy tym lakierze tego tak bardzo nie widać, to się tak bardzo nie rzuca w oczy. I tak mówię wcześniej, to jest 057 i nazywa się Nude Beige Rose. I tak prezentują się moi ulubieńcy miesiąca marca. Dajcie mi znać, czy któryś z tych rzeczy już używałyście i również jest waszym ulubieńcem. Dajcie mi również znać, co było waszym ulubionym produktem w tym miesiącu. I co? Żegnam się z wami i do zobaczenia. Pa! Trzymajcie się!